Loża radiowa. Jest już z nami Katarzyna Paprota, Zarząd Krajowy Partii Razem. Dzień dobry, pani Katarzyna. Dzień dobry. Artykuł 18, ten, któremu poświęcony był film, który dzisiaj pokażecie w Opolu, bo to 17 dopiero, właśnie. Tak. Popatrzyłem dopiero teraz na zaproszenie. To artykuł właśnie, może przeczytajmy, konstytucja. Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny. Rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczpospolitej Polskiej. Kropka. Czy to jest artykuł do zmiany? To jest artykuł, który albo jest do zmiany, albo jest do szerokiej interpretacji. W sensie mamy interpretację pani profesor Płatek, która mówi, że on dotyczy tylko i wyłącznie tego, że rodzina złożona z kobiety i mężczyzny rzeczywiście podlega szczególnej ochronie państwa. Natomiast to nie oznacza, że rodzina złożona z innych osób, czyli na przykład dwóch kobiet, dwóch mężczyzn, czy patchworkowa, czy złożona z większej liczby osób, nie powinna podlegać takiej ochronie. Może nie szczególnej. Może nieszczególnej, natomiast no, w konstytucji jest taki zapis, także gdybym miała konstytucję, to prawdopodobnie bym tutaj dążyła do tego, żeby ten zapis był bardziej ogólny i nie precyzował, że ma być to rodzina złożona wyłącznie z kobiety i mężczyzny, bo rodziny są różne. Właśnie, jakie? Mówi pani patchworkowe. Takich chyba jest teraz najwięcej. Tak, to są rodziny, które są złożone z rodziców, którzy urodzili te dzieci, na przykład później się rozwiedli. To są rodziny, w których na przykład jest samodzielna matka, która wychowuje swoje dziecko, która później na przykład wychodzi za mąż albo ma partnera bez albo ślubu. Albo partnerkę, także to są tego typu rodziny. Większość, z tego co wiem, to przynajmniej 1/3 małżeństw w tej chwili kończy się rozwodem i tak naprawdę większość rodzin, jakich doświadczamy teraz, to są rodziny, z których nie ma takiej typowej komórki, do jakiej jesteśmy przyzwyczajeni przez ostatnie 100-120 lat, czyli ojciec, matka, dziecko. Kiedyś mieliśmy rodziny wielopokoleniowe, to się świetnie sprawdzało, dlatego że pokolenia się wspierały. Potem się pojawiła ta tak zwana rodzina nuklearna, bo te więzy pokoleniowe się porozpadały. My to bardzo tu widzimy, bo my jesteśmy strasznie migracyjnym regionem. U nas młodzi wjeżdżają albo na zachód, kiedyś do Niemiec, teraz i do Niemiec, i do Anglii, i do Holandii, albo do dużych miast. I no, starsi, to starsze pokolenie ma tutaj naprawdę ciężko. Ale i dzieci również. No, eurosieroctwo to jest kolejny problem. Jak się rozmawia z dyrektorami szkół, mówią, że właśnie nigdy nie było tylu problemów wychowawczych, bo też nigdy nie było tylu rozbitych rodzin. Czy nigdy nie było, to trudno mi powiedzieć. W sensie z całą pewnością teraz jest łatwiej prześledzić losy danej rodziny, niż było to powiedzmy właśnie te 50 czy 100 lat temu, prawda? W sensie myślę sobie tak na logikę biorąc, że wojny też rozbijały rodziny na przykład. Stan wojenny też rozbijał rodziny. Nie, to bez wątpienia. Wszelkiego rodzaju właśnie walki społeczne też rozbijają rodziny, także no, w dalszym ciągu, no, jeżeli rozmawiamy o rodzinie nuklearnej, to jest to stosunkowo nowoczesny wynalazek, natomiast tak, w tej chwili rzeczywiście doświadczamy też sytuacji, w której te rodziny ulegają rozpadowi także z przyczyn ekonomicznych, także ze względu właśnie na migrację ekonomiczną. Wy optujecie za takim rozwiązaniem, w którym powiedzmy status rodziny miałyby związki o bardzo różnym charakterze. Tak. Status rodziny, czyli... Status jakie rodziny. Prawa chcielibyście dla tych szeroko rozumianych kochających inaczej zdobyć? Znaczy, ja w ogóle zastanawiam się nad frazą kochające inaczej, bo co to właściwie znaczy? W sensie, czy... Bo mam wrażenie, że sama miłość jako taka jest niezależna od tego, jakiej płci są osoby, które się kochają. W sensie, kochający bez nadziei na prokreację. Czyli na przykład ludzie, którzy są niepłodni też, tak? No, mogą się leczyć, ale mogą się też nie wyleczyć. Oczywiście, to, że się mogą nie wyleczyć, to jasne, ale dwóch gejów czy dwie kobiety, choćby nie wiem, jak się leczyły, to jednak ciąży z tego nie będzie. Mnie się wydaje, że i mam wrażenie, że na to są też jakieś badania, że jeżeli chodzi o orientację czy tożsamość psychoseksualną, to ona nie odbiera zdolności gonadom. W sensie, jeżeli ktoś chce mieć dziecko, to tak czy siak je będzie miał. Ale to już nie w ramach tej rodziny. No, ale co to ma za znaczenie? Jak przed chwilą rozmawialiśmy o tym, też dzieci adoptowane, to scenariusze w życiu bywają różne. Są rodziny, w których, że tak powiem... Ktoś komuś rodzi dziecko na przykład. Tak, ktoś komuś rodzi dziecko, w którym rodzic już dawno nie jest tym dzieckiem z uwagi na to, że założył nową rodzinę. Pani Katarzyno, to żeby tak doprecyzować. Gdzie te prawa trzeba by zapisać i jakie, waszym zdaniem? To znaczy, ja widzę to po prostu jako równość małżeństw, tak, że po prostu... Myślę, że para osób kochających się po prostu ma prawo do założenia rodziny, czyli ma prawo do wsparcia państwa, czyli ma prawo do dziedziczenia po sobie, ma prawo do, nie wiem, odwiedzania się w szpitalach, ma prawo do wspólnych rozliczeń podatkowych. Ale to ma prawo... dzisiaj można załatwić. Można, ale nie poprzez jeden papierek. Każda para heteroseksualna, która chce się stać małżeństwem, musi pójść do jakiegoś urzędu albo do parafii swojej, do księdza proboszcza, żeby ale para jednopłciowa do proboszcza nie pójdzie. Tej
formalności, nie, ja tylko mówię, że każda para, która chce być małżeństwem, musi dzisiaj dokonać pewnych czynności urzędowych i dokładnie takich samych czynności urzędowych, nie, tylko być może w innych miejscach, bo na przykład notariuszy mogą dokonać osoby, które nie spełniają definicji małżeństwa w świetle artykułu 18 Konstytucji. No tak, ale miałyby dokonywać większej liczby formalności niż para różnopłciowa. A to nie jest dużo większa liczba formalności. To jest dużo większa liczba formalności. Poza wszystkim innym właśnie jeszcze chodzi na przykład o kwestie alimentacyjne, o opiekę nad dziećmi, o... Ale zgodzi się pani, że mogą wszystko dzisiaj w ramach polskiego prawa sobie zagwarantować, nawet jeżeli to wymaga być może rzeczywiście więcej niż jednej wizyty w jakiejś tam instytucji. Z perspektywy dużego miasta, bo Opole, umówmy się, nie jest prowincją, to rzeczywiście wydaje się dosyć proste, że niezależnie od tego, czy jesteśmy parą jedno, czy różnopłciową, to sobie pójdziemy do urzędu i załatwiamy kwitki. Ale wbrew temu, co się powszechnie myśli u konserwatystów, to społeczność LGBTQIA jest wszędzie. W sensie ona jest zarówno w dużych miastach, jak i w małych miejscowościach, gdzie przyjechanie się do urzędu to nie jest kwestia, nie wiem, 2 godzin, tylko całego dnia. Dzisiaj można wszystko załatwić e-administracją, więc nie przesadzajmy. Nie wszystko. Spytałbym tak, bo wypadła mi ta nazwa z głowy. Takie rozwiązanie, które w pewnym momencie wprowadzili Francuzi. Czyli paksy. Tak. Jak to się tłumaczy na język polski? Związek? To nie jest nawet do końca związek partnerski, tylko umowa, coś takiego, tego typu rzeczy. To nie jest złe rozwiązanie. W sensie ono jest dostępne też dla par heteroseksualnych, dla par różnopłciowych, dla osób, które po prostu nie chcą zawierać małżeństwa z uwagi na to, że... Że nie chcą, no po prostu. Tak, jakby małżeństwo ma jednak jakiś tam ciężar kulturowy, który nie wszystkie pary chcą jakby dźwigać na sobie. Natomiast ono też nie gwarantuje wszystkich praw. W sensie paksy są akurat takie, że one podlegają jakby konkretnej umowie, konkretnym rozwiązaniom prawnym i tam właśnie na przykład kwestie dziedziczenia właśnie związane przede wszystkim też z opieką nad dziećmi nie są, z tego co pamiętam. Czyli to samo to w Polsce można załatwić wizytą u notariusza. Tak, ale w dalszym ciągu mówimy tutaj na przykład o alimentacji czy opiece nad dziećmi, która moim zdaniem powinna być dostępna dla wszystkich rodzin. Do rozmowy z naszym gościem wrócimy za chwilę. A z nami w loży wciąż pani Katarzyna Paprota, Zarząd Krajowy Partii Razem. Pani Kasiu, tu mielibyśmy prośbę o taką ekspercką pomoc w rozszyfrowaniu tego skrótu, który pokazuje no, całą tą społeczność, która nie mieści się w konserwatywnym modelu, powiedzmy, związków. Tak, umownie powiemy. Mówimy o skrócie LGBTQIA, tak? O właśnie, tak. On tak bywa jeszcze czasem dłuższy, prawda? Tak, on bywa jeszcze dłuższy. Natomiast L to oczywiście lesbijki, G to jest geje, B to są osoby biseksualne, T to są osoby transpłciowe, Q to są osoby queerowe, czyli takie, które... No tak, jak to przetłumaczyć? Nie umiem tego przetłumaczyć, powiem panu szczerze. Mimo tego, że czuję się ekspercko, no to są osoby, które po prostu nie do końca się identyfikują z czymkolwiek. I to są osoby interseksualne, czyli takie, które no, potrafią po prostu wykazywać też cechy płciowe obydwu, czy więcej płci. Obojnactwo. Kiedyś się mówiło obojnactwo. Kiedyś się mówiło obojnactwo. Ale to, co pani mówi, jest chyba szerszym pojęciem niż obojnactwo. Tak. Natomiast no, od strony fizycznej to rzeczywiście można tak to zdefiniować. Tu się tłumaczy różnie. Większość społeczności mówi, że to są osoby aseksualne, czyli takie, które po prostu nie czują pociągu fizycznego do żadnej z płci. Czyli dobrze przypuszczałeś. Dobrze przypuszczałem. Zdarza się też słowo allies, czyli po prostu osoby, które wspierają społeczność, natomiast same są po prostu najzwyczajniej w świecie heteroseksualne i cisseksualne. No bo w przypadku na przykład osoby jakby aseksualnej, to wydaje mi się, że tutaj jakichś szczególnych praw. To znaczy... panna, stary kawałek. Może ochronić przed podatkiem bykowym na przykład, bo niektórzy takie podatki bykowe, wymyślają, to rzeczywiście jest idiotyzm, powiedzmy to otwarcie. Myślę, że osoba aseksualna na przykład, no jednak mimo wszystko wiele relacji, zwłaszcza damsko-męskich, postrzega się przez pryzmat erotyzmu, nie wiem, zwłaszcza w popkulturze, nie? Tak jak dzisiaj oglądamy, nie wiem, kryminały Jamesa Bonda i tak dalej, to tam widzimy, że większość relacji... No stereotypów seksualnych tam jest co niemiara. I no, w tym momencie osoby aseksualne jakby zupełnie nie mają się do czego odnieść, nie mają jakby swoich wzorców i osób czy postaci właśnie w popkulturze czy kulturze, które po prostu mogą żyć samotnie albo nawet żyć z kimś, ale po prostu nie realizować się erotycznie w tej relacji. Tym bardziej, że w ogóle cały ten skrót, który pani rozszyfrowała nam, LGBTQIA, to przecież poza tym A dotyczy takiego definiowania ludzi poprzez właśnie pryzmaty seksualne i ich seksualności. Poprzez pryzmaty seksualne, poprzez pryzmaty pożądania, ale także poprzez pryzmaty po prostu miłości, tak? Bo to są też tak naprawdę osoby, które nie tylko
realizują się erotycznie w tych relacjach, ale także po prostu mają tam jakieś, realizują się emocjonalnie, w sensie po prostu kochają się. No tak, ale to można powiedzieć o wszystkich. Właściwie mamy całą maszę różnego rodzaju mniejszości seksualnych. Właściwie chyba nikt nie jest zgadza się, oczywiście. Przykładem tutaj... takiego jakiegoś wzorca z Sevres, że on nie ma żadnych udziwnień. Każdy z nas ma jakieś swoje upodobania, każdy z nas ma jakieś swoje... swoje... I nie każdy zakłada własną społeczność. No właśnie. Zgadza się, no i nie każdy się chce również identyfikować ze społeczeństwem poprzez właśnie ten pryzmat swojej alkowy. To zostawia takie dość ryzykowne. Bardzo głęboko w swojej prywatności, a światu się definiuje raczej przez role zawodowe, przez role społeczne. Natomiast w państwa środowisku te właśnie kwestie seksualne są wyrzucone na plan pierwszy. I tak i nie. To znaczy, ja myślę, że też nie ma jakiegoś ogromnego przymusu. W sensie rzeczywiście tych rodzajów miłości i pożądania jest tyle, że w pewnym momencie też możemy sobie zacząć zadawać pytania, po co te etykietki. Natomiast te główne jakby kategorie, które wymieniłam, one rzeczywiście są niedoreprezentowane. Bardzo często mają dużo mniej praw. I no, mówiąc o tych społecznościach, po prostu mówimy. Ale właśnie, przepraszam, jakich praw? Bo mówiliśmy o tym, że właściwie wszystko mówiliśmy można... o tym i właśnie tu się nie zgadzam z panem, że wszystko można, bo nie można. Nie można adoptować dzieci, nie można się poddać. A to rzeczywiście nie można. No to pewne rzeczy rzeczywiście społeczeństwo sobie organizuje i zapisuje w aktach prawnych tak, bo żeby to jest nie chyba wszystko było Australia możliwe. Ostatnio dopuściła. Nie, właśnie, to jest chyba troszkę tak, że to jest, powiem tak, element pewnej ewolucji. Prawda? Rozmawialiśmy przed chwilą. Czasami się to wahadło obyczajowe, polityczne wychyla na lewo, czasem na prawo. Czasem jesteśmy bardziej postępowi, czasem bardziej konserwatywni, jako społeczeństwo po prostu. No i mamy teraz takie wahnięcie, przynajmniej w niektórych krajach, mocno na lewo. Takie mocno liberalne, takie właśnie wolnościowe. Diabli wiedzą, czy ono zostanie. Bo na przykład niech pani zwróci uwagę, że takim tematem, bardzo drażliwym dla wszystkich, i tutaj jest temat taki, gdzie przyzwolenia nie ma, jest pedofilia. I tu jest jakby blokada na każdym etapie. Tu nie wyobrażam sobie żadnego ugrupowania, które by występowało w obronie pedofilii, chociaż... W Holandii się pojawiło. Tak, no wiem, że są takie środowiska, które mówią tak zwanej pozytywnej pedofilii. No, no to paskudne rzeczy zupełnie, a pisałem kiedyś o tym artykuł, więc tam co nieco wiem. Ale jeszcze w tych latach 60. tego takiego wyzwolenia seksualnego, jak się czyta pamiętniki Daniela Cohn-Bendita, to gdyby on dzisiaj zrobił to, co zrobił, co tam opisuje, no to poszedłby siedzieć. No to jest też kazus Polańskiego, prawda? Oczywiście. Robił wtedy rzeczy, które były paskudne, jak się na nie patrzy, no bo to 13-latka na Boga, ale w tym kręgu hollywoodzkim uchodziły za rzecz normalną, a dzisiaj są kategorycznie niedozwolone i dzisiaj no, za coś takiego idzie się naprawdę siedzieć na długie lata. Więc ta wrażliwość także seksualna się zmienia. Bardzo tak, ale w Hollywood też są niedozwolone jakiekolwiek formy molestowania seksualnego. No to teraz i też jest to pewna przesada. A wiemy, że wszyscy wszystkich molestują, co wyszło albo na... Albo molestowali. No właśnie. I to jeszcze niedawno w naszych czasach. Niedawno wyszła afera Weinsteina. Pana Weinsteina. Jeszcze zupełnie niedawniej wyszło, że osoba, która go oskarżała, sama też miała na swoim koncie historię właśnie z bardzo młodym mężczyzną, więc oczywiście te tematy się zmieniają. I ja mam wrażenie, że to jednak jest postęp. W sensie jakby to cały czas jest rozmowa o tym, czego chcemy w relacjach erotycznych czy miłosnych i gdzie przebiega nasza granica zgody na to. No tak, bo zgoda jest tu kwestią najważniejszą. Tak. Bo chodzi o to, żeby robić rzeczy, które nie krzywdzą drugiej osoby. Dokładnie. Może pani słyszała, że pewna Australijka wzięła ślub z samą sobą. Jakiś niedawno taka informacja przemknęła przez media. Zakładam, że nie skrzywdziła się przy tym. No i właściwie za chwilę możemy już chcieć się na przykład... podejście. Możemy chcieć brać ślub, nie wiem, ze własnymi komputerami, już nie mówiąc o zwierzętach i do czego ale to wszystko prowadzi. Ja żeby zamknąć ten wątek, to powiedziałbym coś takiego, wracając do... Chyba troszkę do Rafała Ziemkiewicza, bo właśnie, tak, są społeczeństwa, które poszły w tym kierunku, tak jak pani mówi, Australia, różne takie, no Argentyna na przykład, coś miała zgodę na aborcję, różne rzeczy się dzieją. Ziemkiewicz powiedział o Polakach, że Polacy mogą być tolerancyjni w tym przypadku i większość pewnie nawet jest, ale nie są w stanie poważnie traktować tych postulatów na takim poziomie politycznym, przynajmniej na tym etapie, nie wiem, rozwoju naszego społeczeństwa. Myślę, że pan Ziemkiewicz no też trochę wnioskuje z wnętrza swojej bańki, czy ze swojego środowiska, które umówmy się... A, i to każdy tak robi. To każdy tak robi, oczywiście, że tak. Także ja na pewno będę miała inny ogląd rzeczywistości niż pan Ziemkiewicz, chociaż nasze środowiska trochę się zazębiają, bo on pisze fantastykę, ja też się znam z mnóstwem ludzi, którzy piszą fantastykę. I tak, no, polski fandom jest rzeczywiście dosyć prawicowy i konserwatywny, to się zgodzę. Jacek Piekara na przykład. Na przykład, prawda? Albo, nie wiem, Rzędowicz chociażby. Także no, tam jest mnóstwo takich niezdrowych fantazji na temat tego, jak to będzie, kiedy lewica dorwie się do władzy i wszystkich będą kastrować. Ale to wdzięczny temat. Feministki. Tak, to jest bardzo wdzięczny temat. Żeby napisać dystopię. No, tak.
Ale te dystopie już były pisane też wcześniej. Były. I jeszcze będą. Natomiast no, właściwie wszystko już było, jeżeli chodzi o Polaków, ja jestem tutaj dobrej myśli. W sensie po prostu widzę też, ile osób pojawia się na Marszach Równości, ile osób wspiera nasze prawa i nie mam wątpliwości, będziemy że to wszyscy obserwować. Zamykamy te wątki. Za chwilę z naszym gościem porozmawiamy o polityce. W końcu jest kampania samorządowa. Radio przed nami trzecia, ostatnia już część rozmowy z Katarzyną Paprotą, zarząd krajowy Partii Razem. Teraz porozmawiamy o wyborach. Chyba serio traktujecie te wybory samorządowe, skoro tak szybko się zarejestrowaliście? No, wydaje mi się, że to nie był żart, tak, w sensie myśmy czekali tylko na datę ogłoszenia wyborów, mieliśmy przygotowane wszystkie dokumenty, bo też pracujemy z osobami, które miały już wcześniej doświadczenie w wyborach, także samorządowych, no i tak trochę w blokach startowych czekaliśmy, jak już dowiedzieliśmy się kiedy, to taksówka, rejestracja z głowy. Rozmawiałem tutaj z Włodzimierzem Czarzastym, to taki wasz konkurent na lewicy, SLD. Tak, znam, oczywiście. Tak, i nawet pamiętam, że trochę wyszedłem na wariata, bo specjalnie włożyłem sweter, bo myślałem, że przyjdzie... pan Czarzasty w swetrze, on jak raz zaczął chodzić w garniturach, także Się zaczęła się kampania. Nie byliśmy do siebie dopasowani, no ale pan Czarzasty powiedział coś takiego, że SLD jest spokojnie przed wyborami, ma 16 tysięcy kandydatów sprawdzonych. To robi wrażenie. Robi wrażenie, no zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jak rzeczywiście zobaczymy te listy też. Bo... to prawda, a wy macie jak mocne kadry? Szczegółowo oczywiście nie mogę powiedzieć, natomiast no kilkaset osób na naszych listach na pewno się znajdzie. Czyli punktowo w większych miastach przede wszystkim większe będzie miasta, można głosować większe na miasta razem. Na pewno do Rady Miasta, w mniejszych miejscowościach także sejmiki, więc tak. Sejmik na Opolszczyźnie także? Tak. No, musiałeś pani na chwilę zastanowić. Tak, musiałam przez chwilę... A kandydaci na, nie wiem, prezydentów w większych miastach? Bo tu w Opolu idziecie z Marcinem Gabcem w takim szerszym komitecie. No, jak rozumiem, zjednoczyła was walka przeciw dużemu Opolu, bo to chyba tak trzeba do tego podejść. Tak, tutaj rzeczywiście ta walka z wcieleniem gminy Dobrzeń Wielkiej tutaj była rzeczywiście bardzo istotna, no ale też wspólne poparcie dla tez miejskich, które z tego co wiem są właśnie taką bardzo fajną, bardzo progresywną propozycją dla Opolu. Opolan i Opolanek. Jeżeli chodzi o naszych kandydatów na prezydentów, no to już ogłosiliśmy w Krakowie Darię Gosek-Popiołek, która jest właśnie z naszego ugrupowania, z Partii Razem. W Warszawie, jak pewnie panowie wiedzą, wspieramy Janka Śpiewaka. Także no, czyli tak, ruchy miejskie? Ruchy miejskie, tak. No, Janek się zajmował reprywatyzacją od dłuższego czasu, więc będzie wiedział, o co zawalczyć w Warszawie. Ja chciałbym o program zapytać, dlatego że mówiliśmy tutaj o kwestiach światopoglądowych, one są rzeczywiście zawsze wdzięcznym wątkiem do rozmowy, a nawet do pewnego rodzaju sporu, ale to przecież nie jest całość programu Partii Razem. I patrzę sobie na was jako partnerów mniejszości niemieckiej, bardzo konserwatywnej tutaj na Opolszczyźnie tradycyjnie, ale jednocześnie dzisiaj rządzą w Polsce konserwatyści, z którymi też moglibyście pewnie nawiązać pewnego rodzaju cieplejsze relacje w kwestiach socjalnych. Czy lewica dalej jest socjalna, czy już jednak porzuciła te ideały? Czy ja mam w ogóle problem z takim rozgraniczaniem, co jest kwestią światopoglądową, a co nie, bo tak naprawdę te kwestie, które dotyczą rodziny, praw mniejszości, tak naprawdę one jednak w pewnym momencie jednak sięgają bardzo ale głęboko się, do że kwestii dostęp do edukacji to już jest konsensus. O tym dzisiaj nikt nie dyskutuje, tak. A powszechne prawo adopcji dzieci dla wszystkich to jednak jest cały czas temat, który musimy jeszcze przepracować. No musimy przepracować, ale mam nadzieję, że za parę lat już nie będzie takiej potrzeby. Natomiast no, my jako Razem powstaliśmy także właśnie po to, żeby przypomnieć, że Lewica właśnie ma tę społeczną i ekonomiczną nóżkę, że oczywiście nie ma Lewicy bez wsparcia dla osób, które są niedoreprezentowane, które są mniejszościami, które nie mają tylu uprawnień, ile tak zwana milcząca większość. Natomiast też nie ma lewicy bez opowieści o prawach pracowniczych, bo jest, jak pan wspomniał, powszechnego dostępu do edukacji, do opieki medycznej, do dobrego i taniego transportu, więc oczywiście to wszystko w naszym programie również się znajduje. Jest na stronie. Jest na stronie. Partia Razem.pl, / samorząd. A spodziewacie się jakiego wyniku? No bo jednak jesteście debiutantami, a to są najtrudniejsze wybory, bo to są takie wybory, gdzie no, trzeba dotrzeć no, z mocnym no i jeszcze, jak programem. Ten wynik ocenić? To jest zawsze problem w tych wyborach. No jest trudno ocenić, oszacować ten wynik, chociażby z tego prostego powodu, że pamiętam, jak było te 3 lata temu przy wyborach parlamentarnych, jak bardzo tak ten stolik się wywrócił po jednej debacie tak naprawdę. Więc... ale to właśnie, ale to inne wybory były, tak? To były trochę inne wybory, natomiast no to też przed, właściwie jeszcze przed kampanią, bo kampania dopiero co się rozpoczęła, też mi trudno prorokować, tak? To może być tak, że
że rzeczywiście ten wynik nie będzie zbyt wysoki, ale może się okazać, że na przykład w niektórych miastach jednak zdobędziemy jakieś mandaty. No naprawdę nie chcę tutaj prorokować. A tak docelowo partia Razem w skali ogólnopolskiej, na przykład jak wyobraża kwestie systemu podatkowego? Jak powinniśmy płacić podatki na przykład dochodowe? No progresywnie przede wszystkim, czyli im jesteśmy bogaci, im więcej zarabiamy, tym powinniśmy płacić więcej podatku. I najwyższy próg na przykład ile musiałby wynieść? No myśmy mieli w tym ogólnym programie 75% od 500 tysięcy przychodu, z tego co pamiętam. To już były prezydent Francji Hollande tak sobie wymyślił i mu wszyscy milionerzy, którzy mogli, pouciekali, włącznie z wielkimi gwiazdami. Mała strata, natomiast wie pan, w Stanach Zjednoczonych tuż po wojnie był 90% podatek i on dźwignął trochę też gospodarkę Stanów Zjednoczonych na nogi, więc wysokie opodatkowanie najbogatszych. A nie lepiej zrobić liniowy, jak kiedyś proponował człowiek lewicy Leszek Miller? Nie. Znaczy, no, umówmy się, Leszek Miller nie jest człowiekiem lewicy. Kurica, nie ptica. Zależy, jak lewicę definiować. Nie, no, w żaden sposób. W sensie on jest i konserwatywny obyczajowo i bardzo liberalny gospodarczo. To nie jest lewica. No, wiem, że w biseksualizm wnuczki nie uwierzył. Tak. I to też jest jakby kwestia właśnie tego, że to nie jest jemu decydować, czy ona jest biseksualna, czy nie. To ona czyli się określa. SLD wam nie po drodze. Zupełnie nie. Zupełnie nie. No to jest szansa na jakiekolwiek zjednoczenie lewicy. Środowisk, bo jak się tak podzielicie, to, no to te 10-15% lewicowych głosów się rozlezie. Bez mandatów. Znaczy ja powiem tak, no, na poziomie miejskim, czy na poziomie sejmikowym prawdopodobnie będą jakieś porozumienia czy koalicje z Inicjatywą Polską, czy z jakimiś takimi ugrupowaniami, które reprezentują powiedzmy liberalną lewicę. Natomiast na pewno na poziomie parlamentarnym czy ogólnopolskim takiego zjednoczenia nie widzę. Czyli Prawo i Sprawiedliwość może spać spokojnie. No, zobaczymy, bo też widzę, co się dzieje na przykład w budżetówce, jeżeli chodzi o rządy prawicy i tego, jak właśnie na przykład teraz pielęgniarki wstają od łóżek, jak lekarze zaczynają protestować, więc jeżeli PiS tego nie ogarnie, to nie wróżę zbyt długich rządów. O, wszystko przed nami. Sam jestem ciekaw tych wyborów. Ja też bardzo, więc będziemy Państwu je relacjonowali w każdej kolejnej loży radiowej i nie tylko. Bardzo dziękujemy za wizytę w naszym programie. Naszym gościem była dzisiaj Katarzyna Poproto, Partia Razem. Dziękuję bardzo. Loża radiowa.